pierwszej rundy, renomowany rywal i wycieczka z piekła do nieba. Zgadzam się w 100%. To jest właśnie piękno piłki nożnej. Praktycznie byliśmy już w piekle, trafiliśmy do nieba, można powiedzieć, po tym meczu. Nikt już nie wierzy, w 85 minucie 0-2 wyciągniemy na 3-2, tym bardziej, że ostatnio mieliśmy dosyć kiepską tą pasę, ale zawodnicy pokazali charakter, bo myślę, że zasłużyliśmy na tą bramkę kontaktową i na tą wyrównującą. Trochę później nam szczęście to sprzyjało, że wygraliśmy na 3-2 i strzeliliśmy tą trzecią bramkę. Jeszcze dyskutowaliśmy na trybunach w 70, 75 minucie po tej sytuacji, jak sędzia nie podyktował ewidentnego rzutu karnego, gdzie zawodnik, obrońca Widzewa miał rękę. Pamiętaliśmy ostatnie spotkanie z Elaną, prowadząc 2-0 w 8 minucie doliczonego, tracimy bramkę. Wcześniej tutaj prowadzimy 2-0. Sędzia nie dyktuje rzut karny, a daje czerwoną kartkę po dwóch żółtych dla Papikiana i rzeczywiście tych nieszczęść było dużo. I wracając do sedna, rozmawialiśmy, że w piłce jest coś takiego, że suma szczęścia i nieszczęść równa się zero. I mówimy, no kiedy w końcu będzie to szczęście trochę dla nas. I myślę, że rzeczywiście w dniu dzisiejszym drużyna, strzelając w tak krótkim czasie te trzy bramki i wyciągając wynik 0-2 na 3-2, to gdzieś to szczęście nam tutaj dzisiaj wreszcie sprzyjało. No tak szczerze, to wierzył pan w tej 70 minucie, kiedy nie podeptał sędzia karnego, kiedy wniósł bramki, kiedy było 0-2? No i nie było zbyt wielu sytuacji, bo Olimpia posiadała przewagę, grała na połowie przeciwnika, nie tworzyła klarownych sytuacji cały czas. No wiarę trzeba mieć do końca, aczkolwiek rozum podpowiada, że już będzie bardzo trudno, ale to co wcześniej powiedziałem, że rzeczywiście mówię, no gdzieś to szczęście musi nam sprzyjać, bo nie można ciągle iść pod wiatr, ciągle mieć pod górę i wierzyłem w to, że w końcu się ten los odmieni. Na pewno wierzyłem przed meczem, bo wiedziałem, że takie mecze są najlepsze na odbicie się od jakiejś złej pasy. Widziałem mobilizację zespołu, która chciała grać, chciała pokazać swój charakter i determinację na boisku i pokazali chłopacy, bo do stanu 0-1, no to byliśmy zespołem naprawdę dobrze grającym piłką. Mieliśmy sytuację stuprocentową, tą, którą z główki wybił bramkarz na rzut rożny. Bramkę, którą pierw sędzia pokazał na środek, później zmienił decyzję. No niestety błędy w obronie skutkowały stratą dwóch bramek i chwała zawodnikom przede wszystkim za to, że pokazali charakter, bo w drugiej połowie to my byliśmy zespołem dominującym, operującym piłką. Praktycznie rozmawiałem tu z trenerem też Mroczkowskim, że Widzew jako lider, no w drugiej połowie nie stworzył żadnej sytuacji, nie stworzył żadnej kontry, mimo że oni mogli grać z kontry, gdzie każdy zespół powinien przynajmniej mieć te dwie, trzy sytuacje sobie stworzyć, no nie stworzył. Widocznie ta nasza determinacja pozwoliła na to, że były te sytuacje bramkowe, które wykorzystaliśmy. No i dzisiaj możemy się tylko cieszyć, bo piękne zakończenie rundy jesiennej po ostatnich niepowodzeniach. No rundę przedłużoną będziemy jeszcze pewnie podsumować zimą, ale cztery kolejki. Jeszcze to co, plan taki, żeby ta olimpiada czołówki tej ścisłej wróciła? Taki plan jest cały czas od początku sezonu. Oczywiście wielka nie wiadomo, bo nowy zespół, ale po pierwszych meczach widzieliśmy, że to są chłopcy zdeterminowani, którzy chcą coś w tej piłce osiągnąć. Na pewno nie można im odmówić woli walki i ciężkiej pracy na treningu, bo tak rzeczywiście było. Ta ostatnia zła seria niestety troszeczkę zamazała te dobre oblicze z początku sezonu. Ja uważam, że jesteśmy już na tą chwilę drużyną, która spokojnie może walczyć o awans. Uważam, że 6 zespołów będzie walczyło. Faworytem numer 1 jest na pewno Widzew, którego dzisiaj pokonaliśmy, bo nie ma co ukrywać. Miejsce Widzewa nie jest w drugiej lidze, tylko zdecydowanie wyżej. I jestem przekonany, że to szybko się stanie w najbliższych latach, że będą znowu czołą drużyną w Polsce. A znowu z drugiej strony uważam, że Olimpia zasługuje na pierwszą ligę. Nie po to tak długo budowaliśmy dobrą piłkę w Grudziądzu, aby zadomowić się w drugiej lidze, tylko interesuje nas przynajmniej gra w drugiej lidze, bo tam w pierwszej lidze, bo uważam, że tam jest właśnie miejsce Grudziądza.